Cześć, ja jestem Paweł Przybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Naszym celem jest zwiększenie świadomości odbiorców na temat nowych technologii i ich biznesowego zastosowania. Bardzo zależy mi na tym, żeby rozmowa była swobodna, dlatego zapraszam gości, których znam, z którymi miałem przyjemność wcześniej rozmawiać. Gościem dzisiejszego odcinka jest Maciej Sadowski z Fundacji Startup Hub Poland. Cześć Maćku. Witaj drogi gospodarzu, dziękuję za zaproszenie. To jest przyjemność po mojej stronie. Wiesz co, zanim przejdziemy do tematu głównego, czyli do fundacji, którą prowadzisz, zrobiłem sobie mały research na temat Twojej osoby. Tadam. Tadam. No i wyczytałem, że interesujesz się science fiction. No, wielka niespodzianka. Wielka niespodzianka. Co ostatnio czytałeś fajnego? Wiesz, ja właściwie jestem człowiekiem, niestety obawiam się, dość przewidywalnym i lubię klasykę bardzo, więc ostatnio to był Herbert i Duna. Nie wiem, czy można to zakwalifikować do takiej fantastyki naukowej w ścisłym sensie, bo tam, zwróć uwagę, masz mało technologii, ale masz dużo takiego bardzo rozwoju, tak. Powiedzmy, no, intelektualno-mentalnego bohaterów tej sagi. I była to Duna, rzeczywiście. No może wstyd się przyznać, bo powinienem iść za nowościami, znaleźć sobie coś ciekawego, jakiś, nawet nie wiem, jaki jest highlight ostatnich lat. Ja ostatnio słuchałem Duny i przyznam ci szczerze, że... Audiobooka, tak? Audiobooka. Ja jestem chyba zbyt leniwy na czytanie i wolę sobie słuchać audio, bo mogę wtedy robić też inne rzeczy, więc czuję, jakbym żył dwa razy, bo mogę sobie pobiegać, posłuchać, dajmy na to, albo poodkurzać, albo poprasować i posłuchać, więc wolę słuchanie. Bardzo dużo ostatnio słucham Asimowa, tam też są bardzo ciekawe rzeczy, natomiast tej nowej fantastyki, kurczę, jest dużo słabych pozycji. No rzeczywiście, do tego stopnia się zniechęciłem, w ogóle nie musisz mnie przekonywać do audiobooków, bo sam słucham ich bardzo dużo, nawet nadużywam. Ja chcę się przekonać do podcastu. Też odkryłem dużo radości i oszczędności czasu w słuchaniu. Co więcej, zauważyłem, że kiedy jestem w miejscu, nie ruszam się, nie rozmawiam z kimś, to szybko, albo nie pracuję na komputerze, to szybko usypiam. Więc książka tylko na stojąco, a audiobook właściwie wszędzie, i na rowerze, i w drodze, samochodem czy metrem, także... Zgadzam się. No w telewizji czy kinematografii jakiejś super fantastyki teraz nie widzę, ale na szczęście jest dobra klasyka, do której warto wracać, jak mawiają mistrzowie, kilka razy w życiu. Tak, ja ostatnio drugi raz przesłuchałem Orwella, no i tak sobie myślę, że to nie jest chyba ostrzeżenie autora, tylko instrukcja obsługi. Tak patrząc na to, co się dzieje. Przestań krakać. Mam nadzieję, że jednak jest to memento dla wszystkich humanistów i no cóż, co u Ciebie? Wiesz co, może przejdźmy do Startup Hub Poland. Chętnie. Powiedz mi, skąd pomysł, kiedy to się wszystko zaczęło i jakie są główne założenia? Historię już kilka razy opowiadałem, ale może tak szerokiemu i tak dobremu dla mnie gronu słuchaczy jeszcze nie miałem okazji o tym opowiedzieć. Otóż historia jest dość prywatna, bo zaczęła się od tego, że Marek Borzystowski, z którym miałem przyjemność kilkakrotnie wcześniej pracować przy różnych projektach, któregoś razu powiedział, właściwie to chyba było w odpowiedzi na moje pożegnanie, bo mocno planowałem wyjazd na Fulbrighta do Chicago, do pani profesor Marty Nussbaum, która jest etyczką, filozofką, zajmuje się godnością ludzką. Ja z wykształcenia między innymi jestem filozofem i chciałem skończyć doktorat u niej. To zamiłowanie też do Dune. Może tak. No i wtedy Marek Borzystowski powiedział, no pewnie jest tak, on był w Stanach Zjednoczonych, właśnie wtedy niedawno wrócił i powiedział, Stany są fajne, tam są dobrzy ludzie, dobre jednostki badawcze, uniwersytety, pewnie się tam odnajdziesz, zakochasz się w mieście, w kraju, w dziewczynie i zostaniesz już i tyle Polska będzie miała z ciebie pożytku. No i zaproponował, żebym przestudiował jeszcze, zanim wsiądę do samolotu, case takiego bardzo ciekawego inkubatora, który bardzo lubię, chociaż nigdy go osobiście nie odwiedziłem. Jak się to nazywa? Startup Chile. Aha. Robiony przez fundację Innova Chile, tak się nazywa ta fundacja, w Santiago, która po prostu dostała zlecenie od rządu chilijskiego, żeby ściągnąć do kraju najbardziej wybitne, wyjątkowe, kreatywne, twórcze, pomysłowe, proszę daj tutaj przydawkę, która ci odpowiada, umysły z całego świata. I projekt wydawał mi się na początku aż zbyt ambitny, natomiast zmieniłem zdanie, kiedy zobaczyłem liczby. Ja chyba zacząłem obserwować Startup Chile w drugim sezonie inwestycyjnej działalności tego hubu, tego przedsięwzięcia. I już były projekty ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, ze Szwecji, nawet z Polski, z Krakowa był jeden projekt. I wtedy sobie pomyślałem tak, no dobra,
polski projekt z Krakowa pakuje się w walizki, ryzykuje trudną oceaniczną podróż nad wielką wodą, żeby dostać się do Santiago de Chile i tam założyć... nie do tej Ameryki, co trzeba. Tak, nie do tej Ameryki, co trzeba, ale do pięknej Ameryki w każdym razie i zrobić tam własny startup. No i tak od słowa do słowa szybko stwierdziliśmy, że potrzebny jest taki magnes, czy też grawitacja, czyli jeżeli wolisz bardziej mechaniczne sformułowanie, jakieś takie łożysko do tego, żeby mogły się zakotwiczyć tutaj dobre talenty. No i teraz moim znowu myśl, która była taką dominującą w naszym myśleniu, była taka. Bardzo dużo Polaków wyjeżdża. Później dowiedziałem się, bo czytałem raporty i różne opracowania, że poza Rumunią jesteśmy drugim najbardziej wysysanym czy drenowanym krajem na świecie. Po prostu młodzi ludzie w naszym wieku pakują się i jadą gdzieś do Londynu, czy do Berlina, czy do San Francisco. A Polska naprawdę ma co zaoferować. No i tak pomyśleliśmy sobie, okej, sami wszystkiego nie zmienimy. Wiadomo, że grupa ludzi, nawet najlepiej zorganizowana i świetnie znetworkowana, nie da rady powstrzymać ogromnego eksodusu, ale możemy zrobić coś sprytnego. Mianowicie stworzyć taką soczewkę, która sfokusuje wszystkie działania, które w Polsce są prowadzone, wszystkie programy, instrumenty, które zachęcają do przyjazdu do Polski, do niewyjeżdżania, do robienia czegoś tutaj na miejscu. I skierowania tej soczewki na jedną malutką, w sensie liczebnościowym, grupę. Mianowicie top specjaliści inżynieryjni. Czyli nie wszyscy. Podoba nie mi się ta tak, grupa. Nie każdy Maciek, czy nie każdy Paweł, który gdzieś tam jest barmanem, czy drobnym przedsiębiorcą w firmie rodzinnej w Londynie, ale właśnie tych, którzy skończyli na Oxfordzie, czy w Cambridge, czy w Stanfordzie, czy w innym Yale. Jakieś bardzo takie, wiesz, high technology studia. Bardzo ambitne zadanie. No ale udaje się, bo wiesz, wtedy, kiedy ja zawsze tak lubię o tym wspominać ten czas, bo to był, fundację założyliśmy w 2012 roku, ale pracowaliśmy już nie jako fundacja, tylko jako pospolite ruszenie kilku kolegów, tam inwestorzy dobrzy, tacy, no, powiedziałbym, wielcy świata startupowego czy inwestycyjnego dołączyli do nas i zjednoczyli się razem z nami. I wtedy przechodziliśmy okres heroiczny, to znaczy naszym biurem były kawiarnie warszawskie, naszymi najczęstszymi miejscami pobytu były jakieś korytarze różnych instytucji wspierających. Firmy znajomych. No i tak pielgrzymowałem. Marek Borzystowski otworzył wiele drzwi, bo jest osobą znaną, jednak chyba, nie jestem pewny, ale pierwszy exit taki spektakularny do funduszu Venture Capital to była jego Wirtualna Polska. Więc bardzo pomogły te jego kontakty. No ale dopiero później, kiedy wyszliśmy z okresu heroicznego do takiego okresu klasycznego pewnie, czyli powiedzmy rok 2013-2014, zaczęliśmy ściągać projekty. A w tym roku 2015, który się skończył, już możemy się pochwalić konkretnymi, bardzo fajnymi i naprawdę przeselekcjonowanymi niesłychanie starannie projektami, które już tutaj w Polsce mieszkają i tu płacą podatki, tu tworzą miejsca pracy i tutaj ściągają inwestorów. I skąd przyjeżdżają? To są Polacy, czy też są to ludzie z innych krajów, którzy tutaj próbują swoich sił? Zadając takie dobre pytania, nie pozwalasz tutaj mi dobrze, wiesz, rozwinąć skrzydeł odpowiedzi, bo po prostu masz rację. Tak, są to po pierwsze Polacy z ośrodków emigracyjnych, którzy jakiś czas temu wyjechali z Polski albo są dziećmi emigrantów. No i przy okazji spełniają tą pierwszą klasyfikację, czyli są wybitnie utalentowani, z dyplomami, z pomysłami, z patentami. Druga grupa to są ludzie ze wschodniej Europy, z krajów, gdzie obecnie warunki rozwojowe dla tego typu top specjalistów nie są aż tak dobre jak w Polsce. Fajne kraje, ale dla nich Polska jest naprawdę Eldorado. Myślę tu o Ukrainie, nasz najbliższy sąsiad i chyba migracyjnie największy również partner, no bo najwięcej ludzi wjeżdża z Ukrainy właśnie do Polski. Białoruś, w ogóle kraje wschodniego partnerstwa Unii Europejskiej, czy szerzej WNP, bo też tam bywa Kazachstan i Turkmenistan nawet. Z moich obserwacji wynika, że bardzo dużo ludzi teraz przyjeżdża ludzi z Ukrainy. Bardzo mocno to widać chociażby na Periskopie. Tak, bardzo dużo jest tam ludzi z Ukrainy. A z takich ciekawostek, które możecie zainteresować, to nazwę startupu podam Ci dopiero po programie, bo niestety nie pamiętam, ale na spotkaniu w Google Campusie, które organizował Orange Polska, spotkałem chłopaka ze Szwecji, który wybrał sobie Polskę jako pierwszy rynek, na którym będzie wdrażał swój produkt, więc myślę, że warto, żebyście się poznali. Z pewnością. Może to się dzieje, nie? Twój kolega Szwed może mieć bardzo, moim zdaniem, przemyślany plan, bo Polska dzisiaj to tak,
wspaniała infrastruktura, naprawdę taka, powiedziałbym, no przynajmniej konkurencyjna z tymi w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy w Szwajcarii. Dwa, świetni jednak inżynierowie, wygrywają nagrody. No nie muszę przekonywać ciebie, jesteś bliżej nauki chyba niż ja, więc wiesz, jakiej klasy... Sporo mamy. Medali przywożą. Tak, przywożą medale, no to jest dobry indykator tego sukcesu naszego naukowego. C, czas pracy tychże inżynierów, a więc też, powiedzmy sobie, oczekiwania finansowe są niższe niż w Szwecji, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach. No i co więcej, mamy jednak duży strumień unijnych pieniędzy, które rozruszają, cokolwiek by mówić, rozruszają mocno naszą gospodarkę i pomagają, jeżeli ładnie się to pożeni z kapitałem prywatnym, który zawsze ma jakby ten swój interes zwykły, no, jakby wynikający z potrzeby osiągnięcia zysku, no to ten mariaż powoduje, że najlepsze projekty mogą dostać finansowanie. I tymi argumentami między innymi zachęcamy naszych wspaniałych wynalazców, żeby to właśnie Polskę wybrali. A jak wyglądają wasze działania strategiczne? Że co, jeździsz po konferencjach, szukasz tych startupów i personalnie ich namawiasz, żeby przyjechali, czy nie wiem, czy się pozycjonujecie gdzieś tam w innych krajach w Google? Jak to robicie? Właściwie to pewnie po twoim programie to się zmieni, ale zawsze byliśmy częściej i częściej oglądani przez internet z krajów ościennych. Aha. Niż w Polsce i częściej i więcej ludzi w ogóle znało nasz brand za granicą niż w Polsce. Co jest dobre, bo w Polsce jest naprawdę też teza była taka, może od razu pozwól, że powiem coś, o co nie pytałeś, mianowicie koledzy i koleżanki pytali mnie: Maciek, a nie moglibyście pomóc polskim naukowcom? No gdzie ten patriotyzm? A ja mówię: poczekajcie, przyślijcie tych dobrych polskich naukowców do mnie. Ja ich poprowadzę do najlepszych inkubatorów, akceleratorów, funduszy, znajdę im granty, naprawdę bardzo pomogę. Także oni znają język polski i oni tutaj są uprzywilejowani. Naprawdę mogą zrobić świetne rzeczy i de facto najlepsi to robią. A także... No zdecydowanie tak. No więc nie jest tak, że przyjeżdżający z zagranicy naukowiec konkuruje jakoś istotnie z Polakiem, z polskim naukowcem. To nie jest rekrutacja na stanowisko, jedno stanowisko w korporacji, gdzie wygrasz albo ty, albo ja. To jest tak, że ja mam startup, który robi drony, a ty masz startup, który robi leki. I ja powinienem, jeżeli projekty są dobre, własność intelektualna jest do ochronienia, model biznesowy jest interesujący, rynek jest wznoszący się i jesteś sam czas wchodzisz na ten rynek, to i ty powinieneś dostać finansowanie, czy te prywatne, publiczne, czy łączone, i ja. Także nie ma tu absolutnie kolizji. No i internet, przyznam szczerze, że nie jest naszym podstawowym kanałem dotarcia do tych ludzi. Tak myśleliśmy na początku, że będziemy sobie wygodnie siedzieć w Warszawie na ulicy Narbutta, a projekty będą pozycjonować, a projekty będą spływać. Okazuje się, że najważniejsze jest to, żeby ci wynalazcy poznali cię, polubili cię, zobaczyli, że nie jesteś straszny, że nie mówisz językiem korpo albo językiem jakichś inwestorów equity, czy jakiś taki, wiesz, venture bardzo skomplikowany. No tak, zobaczyli, że ty tak. Jesteś, istniejesz. Że w ogóle, wiesz, ja, ale przede wszystkim nasz zespół, który jest bardzo międzynarodowy. My tam ostatnio próbowaliśmy się zliczyć, chyba 11 językami mówimy, wiesz, Albańczyk, Ukraińcy, koleżanka, która jest, ma doświadczenia i z Polski, i z Izraela, Ewa Abel, która jest też naszym ekspertem, była twoim gościem, tak. Więc no po prostu nagle patrząc, gdzie my studiowaliśmy, z kim się znamy, okazuje się, że mamy nieźle pokryte 3/4 świata, łącznie z naszymi oczywiście wspaniałymi co-founderami i mentorami, ambasadorami naszej fundacji, więc trzeba po prostu się dać im poznać, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba być na bardzo wielu warsztatach i seminariach, zobaczyć bardzo wiele technologii, z których wiesz, że 98% nigdy nie wejdzie na półki, ale analizujesz, badasz, zadajesz pytania, przeprowadzasz takie due diligence, puszczam oko, no bo to jest due diligence, nie masz jeszcze firmy, więc ciężko to nazwać takim badaniem jak w dużych firmach. No tak, coś tam trzeba posprawdzać. Ale trzeba posprawdzać, no trzeba zadać pytania, hipotezy postawić, zweryfikować je. No jak już wam się podoba jakiś zespół i jest jakaś tam chemia, to jak przekonujecie tych ludzi, żeby tu przyjechali? Czy nie ma takiego obowiązku, nie muszą tu przyjeżdżać, czy jak to wygląda? Generalnie nie używamy frazeologii sprowadzającej się do obowiązku. Robimy co chcemy, przedstawiamy różne propozycje, czasami nawet zdarza nam się w drodze bardzo szczerej rozmowy, często do późnej nocy, powiedzieć: słuchajcie, może rzeczywiście dla was lepiej jest pojechać, zostać tutaj w kraju, albo pojechać od razu do Stanów.
no to nie jest tak, że jesteśmy zaślepieni po prostu polskimi sztandarami Polska. Natomiast nie ukrywam, że troszeczkę takiego merkantylizmu patriotycznego, gospodarczego we mnie jest i chciałbym, żeby te projekty rozwijały się w Polsce. No właśnie w szczególności, żeby kilka rzeczy jest, które uważam za szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia gospodarki i społeczeństwa. Po pierwsze, w strukturze naszego społeczeństwa nagle wzrasta odsetek ludzi, którzy są wybitnie inteligentni, pomysłowi, są twórcami, innowatorami. To już samo w sobie dobre. Od tego społeczne odpryski są poważne, no bo zmienia się też jakość dyskusji publicznej, no sam rozumiesz. Jakby... No i dobry PR za granicą. Dobry PR za granicą, to jasne. Dwa, te osoby, jakie są korzyści? Dwa, no tworzą się miejsca pracy, płacimy podatek jednak w Polsce, inwestor wybierze Warszawę na miejsce spotkania i miejsce inwestycji, a nie Pragę, Budapeszt, czy Moskwę, czy Wiedeń. A co więcej, inwestycja, którą my na razie prowadzimy w Polsce, to jest wyćwiczyć, wyedukować świetnego inżyniera, a następnie pożegnać go i powiedzieć mu powodzenia tam w tym kraju docelowym, gdzie będziesz teraz pracował przez 30 lat. Eksport samych technologów, jakkolwiek brzmi to niehumanistycznie i nieciekawie, jest bardzo nierozsądny z punktu widzenia gospodarczego, a eksport technologii już przetworzonych, zorganizowanych, z marżą dla kraju i dla inwestorów, to już jest zupełnie co innego. Co więcej, my w ostatnim roku współpracowaliśmy bardzo silnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z którym stwierdziliśmy wspólnie, że powinien być tak zwany Polish Nexus, czyli polski pierwiastek. Wręcz myślę, że to była taka nie do negocjowania wręcz pozycja, ale my się na nią zgodziliśmy. To znaczy spółka musi też być... jest on po drodze. Po drodze, no tak, no z takich powodów trochę ideologicznych. Spółka musi być zarejestrowana w Polsce, musi mieć tutaj KRS, musi mieć centrum swoich operacji, R&D czasami musi być robione poza granicami. Mamy na przykład w portfelu projekt łotewsko-rosyjsko-polski, który pomaga w takich złożach ropy naftowej, które są już nieźle przedrylowane, nie wiem, czy tak można powiedzieć po polsku, żeby jeszcze więcej wycisnąć tej ropy naftowej przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu wody, słodkiej wody, wody pitnej, która jest użyta przy procesie tego wypełniania złóż i wyciskania ropy naftowej. Więc oszczędność dla środowiska i dla samego przedsiębiorstwa, które wydobywa ropę. No i tutaj nie ma w Polsce specjalnie takich złóż, więc musimy robić bardzo dużo R&D za granicą. Ale naturalnie chodzi o to, żeby spółka była po prostu made in Poland. No tak już mówiąc w skrócie, że jak przyjdzie ten duży inwestor i powie 100 million bucks, to powie I buy this project from Poland, a tam już nikt nie będzie zaglądał, czy w paszporcie jest Macedończyk, Polak, Niemiec, To prawda. Tym, co teraz mówisz, wyprzedziłeś trochę moje pytanie, ale to bardzo dobrze. Daj jeszcze kilka przykładów, jakie technologie tutaj sprowadziliście, jakich naukowców. Możesz też dać nazwy tych startupów albo wręcz strony internetowe, żeby słuchacze mogli sobie to posprawdzać, poklikać. Dobrze. Te projekty są naprawdę bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że są dużo ciekawsze niż moja najlepsza zdolność w najlepszej formie do opowiedzenia o nich, ale spróbuję. Bardzo fajnym projektem, który właśnie pokazuje, że wynalazcy polonijni, którzy kiedyś opuścili kraj, mogą znaleźć najlepiej rozumiany interes, swój interes w tym, żeby wrócić do Polski. Projekt jest autorstwa Krisa Siemionowa, który jest chirurgiem kręgosłupa i mieszka na stałe w Chicago, i Chris razem ze swoim teamem, tam jest kilku bardzo takich no naprawdę wizjonersko usposobionych inżynierów z Gwatemali, z Argentyny, z Polski, wymyślił sposób, który jemu miał ułatwić życie, jemu i setce innych chirurgów, czy tysiącom innych chirurgów na świecie. Mianowicie spowodować, że operacja kręgosłupa nie będzie trwała 3 godziny i nie będzie wymagała 10 zdjęć rentgenowskich w trakcie operacji, żeby porównać, sprawdzić, czy coś się nie przesunęło, tylko żeby można było to zrobić raz i widzieć całe wnętrze, cały szkielet, małe naczynia krwionośne czy nerwy pacjenta, który leży na stole. W czasie rzeczywistym prowadząc operację. Więc jest to projekt Augmented Reality, czyli rozszerzonej rzeczywistości, który tworzy model komputerowy, software'owy model, a następnie rzuca go albo przez okulary, albo przez taki specjalny monitor, który jest między oczami chirurga a jego rękami w czasie prowadzenia operacji, gdzie widać i to łącznie jest, nawet kiedy przesuwasz głowę, zmieniasz pozycję, no bo musisz sięgnąć po skalpel, to również ten model jakby koresponduje z tobą i jest dokładnie tak nachylony jak rzeczywiste organy w środku, czy te elementy kręgosłupa. A
więc jeszcze raz, lekarz widzi w środku dokładnie, jak wygląda to, czy to co już musi jest operować. Stosowane? Nie, nie. Rzeczy takie z obszarów life science, szczególnie które dotyczą zdrowia, muszą być bardzo dobrze przebadane. Trzeba przejść specjalną certyfikację, FDA, trzeba wykonać badania przedkliniczne, kliniczne, także droga jest jeszcze duża. Natomiast projekt Chrisa Siemionowa, spółka, która nazywa się Holo Surgical, jest świetnym przykładem tego, co moim zdaniem w ogóle jest nadzieją dla polskiego rynku innowacyjności. Mianowicie celem tego projektu nie jest sprzedaż na masową skalę tych urządzeń, które będą efektem ich pracy. Celem jest stworzenie takiej technologii, która będzie bardzo potrzebna, będzie zmieniała zasady gry dla jakiegoś bardzo dużego gracza. A więc wszyscy zaangażowani w ten projekt mogą osiągnąć sukces bez wprowadzania nawet jednej sztuki na rynek, tylko będąc w fazie cały czas zaawansowanych badań, powiedzmy prototyp, prototyp plus. Czyli jak to nazwała Ewa właśnie w drugim odcinku, też szukacie dużego misia od razu, który by to pociągnął dalej. Tak, no szukamy właściwie też, Zygmunt Grajkowski, współtwórca startup Hub Poland, mówi, pierwszy dzień po wyjściu od notariusza i zawiązaniu spółki, dobry inwestor typu venture od razu szuka już kogoś, kto będzie mógł przejąć pałeczkę od ciebie i dołożyć 10 czy 20 razy więcej do tego projektu. A może nawet trochę wcześniej, już przed due diligence, być może już nawet... No to najlepiej. Jeżeli masz coś, co cieszy się zainteresowaniem twojego sąsiada, a twoja robota polega tylko na tym, żeby przejść przez korytarz i przy okazji spowodować rozwój tego, co niesiesz w rękach, czyli taki tort urodzinowy, on jeszcze urośnie, jeszcze będzie smaczniejszy, no to naturalnie każdy by chciał to zrobić. Natomiast przyznam szczerze, że taka sytuacja, że już masz na 100%, brzydko mówiąc po angielsku, skomitowanego, a ładnie po polsku zaangażowanego czy przekonanego nabywcę, inwestora, zdarza się rzadko. Najczęściej masz takie ogólne, okej, to jest bardzo fajne, mówię ci szczerze, to jest fajne, przyjdźcie do mnie z tym za rok czy za 18 miesięcy, przyjrzymy się wspólnie, jeżeli będzie tak dobre, jak obiecujecie, albo w 70% dowiedzicie to, co mówicie, to my w to zainwestujemy. No i też w tej branży innowacyjnej ludzie w ogóle, to jest taki fajny pierwiastek, który zawsze podkreślam wszystkim, którzy pytają. Najważniejszy. Najważniejszy. I na szczęście może powiem, że jestem bardzo naiwny i po prostu nie widzę ludzi źle mi życzących czy niesprzyjających, ale wszystkie osoby, które ze mną blisko współpracują w tym środowisku, są bardzo życzliwe i nikt nie fauluje. To znaczy, jeżeli ktoś ci mówi, jeżeli takie parametry, jak obiecuje team, dowiedziecie wspólnie za 18 miesięcy, to my naprawdę w to zainwestujemy. Może takie relacje wynikają z twojego pozytywnego usposobienia. Możliwe, ale to bardzo chciałbym w to wierzyć, że to jest powód główny, natomiast może to nie przeszkadza, ale powodu szukałbym w teorii gier. Nikt nie chce w małych środowiskach, które są zorientowane na pomnażanie wartości technologii, ryzykować faulu. Bo tutaj naprawdę jest jedna żółta kartka, a potem już trzeba zejść z boiska, więc raczej panuje bardzo dobra atmosfera w naszym środowisku, taka powiedziałbym właśnie podawanie sobie różnych narzędzi i wspólne montowanie silnika, a nie tam... Mam wrażenie, że cała branża jest taka. Tak, tutaj. Tak. Jest naprawdę fajnie. Pod tym względem, żebyśmy tego nie stracili przypadkiem. Martwię się trochę, czy nieoczekiwanym, negatywnym efektem tych strumieni pieniędzy nie będzie jakiś rodzaj przepychanek, czy... No bo serio... Jeszcze tego nie widzę, ale też jestem bardzo zadowolony z tego, jaka jest atmosfera w branży. Ja myślę, że to trochę też wynika z tego, że jesteśmy wszyscy zapatrzeni trochę, nawet jeżeli tego nie przyznajemy otwarcie. Jesteśmy zapatrzeni w stronę Doliny Krzemowej, w stronę wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie te huby już istnieją i ludzie są bardzo życzliwi. To znaczy, hej, poznaj George'a, George ci wytłumaczy to, a George się pozna z Helen. Helen jest bardzo dobra w tym, na pewno ci pomoże o 18 do 18.30, ma trochę czasu dla ciebie. I ten nastrój przeniósł się chyba do Polski. My jakby troszeczkę tak na zasadzie mimika skopiowaliśmy go. Bardzo dobrze. A może po prostu jest tak, że jesteśmy super gośćmi i dziewczynami i w Polsce jeszcze podwójnie fajnie się pracuje. Mam sporo kontaktów też w dwóch innych branżach i nie jest tak, więc tutaj wydaje mi się, że tutaj jest dosyć wyjątkowo i powinniśmy się tego trzymać i pomagać sobie. Twoja w tym rola. Zapytaj o to gości swoich i to prawda. Będą czuli się zobowiązani, żeby też takie dobre... Może to też wynika z tego, że rynek jest jeszcze niedojrzały, bo na przykład ostatnio spotkałem się z brokerami technologii, o których mówiliśmy tutaj przed odcinkiem w prywatnej rozmowie. No i my sobie pomagamy. Nie było tak, że konkurowaliśmy. Może dlatego, że ten rynek jest jeszcze za mały i dla każdego jest jeszcze miejsce. Może to z tego wynika. Pewnie trochę tak, ale no muszę roboczo
wierzyć w to, że jednak są głębsze fundamenty tej fajnej postawy, życzliwej, takiej, hej, róbmy razem, no bo jeżeli nie przyjmę takiego roboczego założenia, to popadnę w głęboką depresję i nie będę chciał chodzić do pracy. To może to wynika z braku kompetencji u nas, że potrzebujemy tak naprawdę innych osób. To bo... chwała Bogu, to ja sobie życzę tylko takich niekompetentnych środowisk. Jeżeli to ma być cena, nie, no zupełnie serio, naprawdę, kompetencje są, wszyscy to przyznają. Nie trzeba być, tak jak ja trochę, moja praca często mówię, to jest agitator na rzecz polskich szans rozwojowych za granicą i trochę w Polsce, czyli jest sporo reklamy naszego wspaniałego kraju w tym, co i naszego ekosystemu w tym, co robię, ale nawet jeżeli przykręcić na chwilę tę śrubę krytycyzmu i zapytać kolegów z zagranicy, którzy tu przyjeżdżają, inwestorów, wynalazców, brokerów, technologii, dobrze, no to oni wszyscy powiedzą, wow, ale technologia, ale ludzie, kulturalni, wykształceni, no wiesz, polskie liceum, takie post-PRL-owskie, to było w sumie na tle liceów zachodnioeuropejskich dobre liceum. Literatura światowa, muzyka, kinematografia, teatr. No aż przyjemnie z takim kolegę chemikiem z techniku, rozmawiać. Który wyjechał na wymianę. No i tutaj u nas w Polsce nie był zbyt dobrym uczniem, natomiast tam oceny z matematyki miał bardzo wysokie, bo też poziom u nas był po prostu bardzo, bardzo wysoki. A wracając jeszcze do ekosystemu, no to widzę, jak on się rozwija. Nie wiem, 3 lata temu było jedno wydarzenie w miesiącu w Warszawie, teraz są 4 dziennie. No, 4 dziennie, naprawdę. Bardzo trudno jest być na wszystkich, a często jest tak, że czujesz, że 2 czy 3 są wartościowe i naprawdę chciałbyś być. Tak. Ale nie możesz, no bo musisz też pracować, takie mniej spektakularne rzeczy robić, jak prowadzić swoją trzeba organizację. Poklikać trochę. Poklikać, odpowiedzieć rzecznie na maile i tak dalej. Podpisać umowy, więc no to dobrze, to dobrze. Może nie jest tak, jak ty powiedziałeś parę zdań temu, że ten rynek jest jeszcze niedojrzały. Może właśnie przecieramy oczy ze zdziwienia i widzimy rynek, który się profesjonalizuje, usamodzielnia, dorasta. To na pewno, to na pewno. Też wspominaliśmy przed odcinkiem, że brakuje nam trochę kapitału. To jednak nie jest ta skala, co inwestycje za oceanem. No ale to też może się będzie zmieniać. Jeżeli będziemy widoczni i będziemy pokazywać sukcesy polskich naukowców, może ten kapitał tu przypłynie, przyleci. Liczę na to. To trochę, tak, tak, naturalnie. No to jest, również przyłączam się do tego życzenia, czy do tej dobrej wróżby, ale rozmawialiśmy też przed programem o czymś, co może warto teraz nagrywać rozmowy przed programem. Na antenie powiedzieć jeszcze raz, że Polska wcale nie musi konkurować o to, żeby być drugą Doliną Krzemową czy drugim Izraelem. Powinniśmy bardzo mądrze znaleźć swoje miejsce, w którym możemy być naprawdę, swoją ligę, gdzie możemy być graczem numer 1, odsadzającym pozostały cały peleton za sobą i być tutaj najlepsi. I myślę, że to jest właśnie taki obszar seed, wczesna runda A, runda A i wtedy pompujmy tę wartość, pokazujmy dobre deliverables, dobre wyniki i sprzedawajmy kapitałom potężniejszym. Adwersarze powiedzą, że takie podejście może być drenowane naszego rynku, więc bardzo trzeba to robić odpowiedzialnie i mądrze. Niech adwersarze zaproponują w takim razie sposób na to, żebyśmy jednak, no bo drenowani to jesteśmy na poziomie osób, czyli zwykłych ludzi, którzy są opłacani za pracę godzinową, a są wybitni i trafiają i cieszymy się, że trafili do zagranicznych korporacji, ale oni pracują na super kontraktach, lepszych niż nasze pewnie razy 5 łącznie, ale pracują na godziny. A mi chodzi o to, żeby tutaj w Polsce stworzyli taką... Żeby pracowali na swoje Tak, i żeby to swoje, to ich miało ogromną wartość i dopiero było jakby przedmiotem obrotu gospodarczego w postaci jakichś inwestycji. I to jest bardzo... Właściwie to jest bezkonkurencyjne podejście, naprawdę. Jeżeli jest jakiś inny sposób, żeby błyskawicznie ściągnąć kapitał do Polski, to chciałbym go poznać i obiecuję przebranżowić się i będę na tym obszarze działał. Po prostu nie poznałem tego lepszego scenariusza. Utrzymajmy na razie inżynierów tutaj, sprowadźmy nowych inżynierów. Stwórzmy takie warunki, żeby każdy mógł spokojnie 2 lata dojechać ze swoim projektem i pokazać wartość rzędu 50 milionów dolarów. Dobrze nam się rozmawia, więc spróbuję zadać ci niewygodne pytanie. Powiedz mi, czy Polak z Polski, który rozwija biznes w Polsce, ma szansę na wasze wsparcie finansowe? Tak. O kurczę, nie udało się. Tak, tak. Macie takie przykłady? Jasne. Na Politechnice Warszawskiej, z którą bardzo blisko współpracujemy i która wydaje mi się, że po prostu staje się takim liderem dobrej komercjalizacji, mądrej komercjalizacji w Polsce,
a przynajmniej jednym z takich liderów, bardzo naprawdę sympatyzuję z tą uczelnią, chociaż sam jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, no to poznaliśmy dzięki profesorowi Tomaszowi Ciachowi projekt, który polega na celnym doprowadzaniu radioaktywnych izotopów do komórek rakowych, które są jeszcze rozproszone i nie formują się w takie skupisko, znaczy nie formują guza. Wyobraź sobie, że osoby, które są na przykład po terapii i chorowały na nowotwór, są bardzo zainteresowane tym, że gdyby, nie daj Boże, coś się tam negatywnego działo, to żeby wiedzieli o tym od razu. No i ta technologia bardzo pozwala... Wczesna diagnostyka. Tak, tam chodzi o opakowanie takiego izotopu radioaktywnego pancerzykiem polisacharydowym, czyli wielocukrowym, na który nowotwór ma ogromny apetyt. Jest... To jest jakaś pochodna tej technologii profesora Ciacha? No tak, bo to jest profesor Ciach w ogóle jest też takim przykładem, który warto promować przy wszelkiej okazji, także wybacz, że również wykorzystam twoją antenę do tego. A ja odeślę jeszcze do drugiego odcinka, gdzie też mówiliśmy o profesorze z Ewą Abel. Może zaprosisz kiedyś pana profesora, bo pan profesor jest człowiekiem, który otacza się naukowcami młodego pokolenia, którzy mają już jakby gotową koncepcję technologiczno-biznesową i pomaga im robić doktoraty, które również będą w przyszłości przedmiotem komercjalizacji i wdrożenia, i monetyzacji. Idealny model, tak powinno to wyglądać. Naprawdę, gdybyśmy mieli takich profesorów Ciachu w Polsce, pewnie mamy, no pewnie mamy 20, tak? Chociaż może zaraz komentarze pod twoim fejsem się posypią. Nie, tam nie ma aż 20, ale ja bym powiedział, że powiedzmy mamy 20, no tak gdybyśmy mieli 120, to naprawdę wszyscy odnotowalibyśmy radykalny skok w jakości tych projektów, które są w polskim pipeline, jako gospodarka, jako te fundusze venture capital, które nad tym pracują. Więc jest... Ten projekt jest w 100% polski. Tam oczywiście były prowadzone badania z Uniwersytetem w Padwie, jeśli się nie mylę. Także oczywiście nauka jest trochę międzynarodowa, ale to jest projekt w 100% polski. To, że my szukamy projektów poza granicami Polski, wcale nie przeszkadza nam w tym, żeby jeden na kilka to był projekt polski. Nawiasem mówiąc, może o tym nie mówimy w czasie rozmów o projekcie, o technologii, ale wiemy, że osoby, które stoją za tym projektem, mogą rozważać wyjazd za granicę. Więc robimy ubiegające uderzenie. Zostańcie w Polsce, tu jest naprawdę bardzo dobrze, będzie się pani podobało, będzie pani zadowolona. Będzie pan zadowolony. Wymieniłeś aż dwie osoby podczas dzisiejszej rozmowy z funduszu Giza Polish Venture. Tak. Jak jesteście z nimi powiązani? Jesteśmy powiązani z Gizą w kilka sposobów. Pierwszy jest taki, że Marek Borzestowski, o którym dzisiaj wspomniałem na początku, który jest takim spiritus movens w ogóle przedsięwzięcia, powiedziałbym, on na pewno będzie nie mówił, ale ja tam byłem, ja wiem. Marek jest partnerem w Gizie, Zygmunt Grajkowski jest partnerem zarządzającym Gizy, a przy okazji moim zdaniem, oczywiście moje zdanie nie może być traktowane teraz jako obiektywne, bo jestem stronniczy, skoro z nim pracuję, najbardziej doświadczony polski inwestor. No naprawdę o wszechstronnej wiedzy w obszarze M&A i inwestycji takich właśnie wczesnych, seedowych czy tych pierwszych rund finansowania, no to są partnerzy Gizy. Co więcej, Giza była tym funduszem, który zaufał naszej koncepcji, która gdzieś tam w 2013-2014 roku się zmaterializowała, że trzeba oprócz takich działań promocyjnych, agitacyjnych, że tak powiem, samokrytycznie, stworzyć instrument finansowy. No i szukaliśmy tych wizjonerów, którzy by się tutaj dołożyli po prostu. Wyciągnęliśmy koszyk i mówimy, no i tak może Giza. No Giza, no zobaczymy. A może jednak byście się dołożyli. No i w końcu udało się taki fajny trójkąt budować. Giza z jednej strony jako inwestor kapitałowy, NCBR jako partner publiczny oraz SHP jako menadżer tych pieniędzy. SHP stworzyło, Startup Hub Poland stworzył spółkę ZO, która jest ma 100% kontrolę nad tą spółką i ta spółka jest komplementariuszem, czyli zarządza tymi pieniędzmi. Już skończyliśmy inwestowanie w ramach tego funduszu, no ale było to doświadczenie i właśnie w ramach tego doświadczenia jest projekt Holosurgical, o którym wspomniałem, czy Nanotea, czyli ten właśnie bezpośrednie trafianie do nowotworu. Profesor Ciach i Magda Janczewska. Więc takie są związki z Giza Polish Ventures. Muszę jeszcze się przyznać, że Giza jako fundusz polsko-izraelski no dużo bardzo nauczył nas metodologii inwestycyjnej, bo nagle zespół, który myślę, że średnia wieku w naszym zespole jest może nieco powyżej 30 lat, więc jesteśmy bardzo młodzi,
dostał jakby spuściznę doświadczeń, różnych case'ów, różnych scenariuszy. Czuć to po rozmowach z tym zespołem, z tymi ludźmi. Wiesz, od menadżerów, którzy robili to no, kilkanaście, a w niektórych przypadkach kilkadziesiąt lat, więc dobry to był odcinek w naszej działalności. Mhm. Dobry etap. Jeszcze jacyś partnerzy kluczowi? No właściwie to my robimy tak, że misja jest taka, żeby zwiększyć... Właśnie zobacz teraz znowu, z jakim ty trudnym człowiekiem rozmawiasz. Nasza misja to jest budowanie dużej grawitacji dla rynku innowacji w Polsce i ściągnięcie wybitnych naukowców do Polski. Ale z innej perspektywy patrząc, naszą misją jest zbudowanie dobrego pipeline'u projektów startupowych dla polskiego rynku VC, więc ja liczę, że polscy inwestorzy też będą w te projekty, które przygotowaliśmy już do biegu i zasililiśmy seedowymi pieniędzmi razem z NCBIR-em, że będą teraz... Popychać dalej. No tak, no inwestować i otwierać przed nimi nowe rynki. Każdy jest dobry w czymś innym. Mówiłem o tej świetnej kooperacji na rynku, więc wierzę, że pomoc będzie jakby wielostronna w tym przypadku. No, ważnym partnerem jest na pewno NCBIR. Bardzo ważnym partnerem, takim moim jednym z ulubionych, to jest Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, która ma to motto swoje słynne, ja trochę trawestuję, bo to nie jest dokładnie to motto, czyli najlepszych naukowców znaleźć i uczynić ich jeszcze lepszymi, jeszcze bardziej im pomóc. No to my robimy dokładnie to samo co FNB, tylko najlepsze talenty sprowadzić do Polski i uczynić ich jeszcze najlepszymi. Planujemy też odcinek z nimi. Oj, koniecznie, naprawdę. Bardzo ciekawa organizacja i świetni ludzie, więc z FNB tu jesteśmy blisko. No i współpracujemy właściwie tak, może źle, że się rozpędzam i zaczynam wymieniać imię i nazwiska organizacji, z którymi pracujemy, bo ostatnio liczyliśmy, działamy z prawie 60 organizacjami różnymi. To są parki naukowo-technologiczne, akceleratory, inkubatory, fundusze, różne fundacje, które wspierają konkretne sektory w stylu Smart City albo inżynieria genetyczna czy biotechnology. Także sam widzisz, ciężko wskazać takiego jednego... Sporo się narobiło tych organizacji w ostatnich latach. No właśnie, sporo. Mam nadzieję, trochę tutaj darwinizm przeze mnie przemawia, że na drodze naturalnej selekcji nisza ekologiczna wykształci kilku takich naturalnych liderów, ale właśnie no super, że powstają te organizacje. Naprawdę się cieszę i właściwie jak tylko gdzieś widzimy jakąś nową fundację albo stowarzyszenie, a pojawia się dużo teraz takich startupowych różnych fundacji, tak. No to od razu łapiemy, poznajemy się, mówimy co możemy razem zrobić, albo jak nie dzisiaj, to może jutro, no i działamy. Ważniejszy jest dla Ciebie w tych działaniach networking czy scouting? O rany, muszę się wyśliznąć w Twoim pytaniu i odpowiedzieć, że to jest tak jak jogging. Musisz mieć dwie nogi sprawne do tego, żeby trening się powiódł. Trzeba skautować projekty cały czas, bo no wiesz, szczególnie technologie stygną. Nie jest tak, że jak poznałeś projekt w Mińsku... Albo ewoluują, prawda? Tak, tak, więc musisz cały czas to może widzieć. Być czymś innym. Tak, no ja powiem może w ten sposób Tobie, Pawle, że w niektórych miesiącach albo w niektórych tygodniach ważniejszy jest networking, a w niektórych ważniejszy jest scouting. Jeżeli czujemy, że nasza fundacja to właściwie są osoby z niebywałym doświadczeniem czy wrodzonym talentem analitycznym. Sam zajmowałem się między innymi logiką na Uniwersytecie Warszawskim, więc szybko łapię na radarze te osoby. I my prowadzimy analitykę biznesową, technologiczną czy rynkową projektów, które do nas trafiają. Właściwie non-stop. Więc kiedy czujesz, że masz za mało projektów, a koledzy mówią, że chcieliby jakieś nowe, fajne technologie zobaczyć, no to wtedy oczywiście nastawiamy się odrobinę mocniej na lewą nogę, czyli na scouting. Mhm. A kiedy już mamy gotowe projekty i szukamy dla nich koinwestora albo firmę, która powie tak, to jest rzeczywiście potrzebne, my tego potrzebujemy, proszę róbcie. No to wtedy naciskamy prawą nogę mocniej, a więc networking. Czyli macie w idealną harmonię. Dwa pedały gazu. Tak jest. No tak, dokładnie tak. Dwa pedały gazu. Super. Maciek, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Świetnie mi się z Tobą rozmawiało. Myślę, że warto było, żebyśmy się spotkali jeszcze przy jakichś kolejnych odcinkach, żeby zawężyć niektóre kwestie. Na koniec chciałbym Cię zapytać o trzy rzeczy, które pytam swoich gości stale. Pierwsze pytanie dotyczy stanu polskiej nauki. Jak ją oceniasz? Jakie są wady i zalety?
Odpowiem na to pytanie, tu nie będę się migał, ale najpierw powiedz, czy grałeś w Pro Evolution Soccer albo w FIFA kiedyś? Grałem. No to tam jest tak, że każdy zawodnik jest ilustrowany kilkoma parametrami, tak? Jest taki pajączek, czyli biegasz na trójkę, kiwasz się na dwójkę, ale strzelasz na szóstkę i tam główkę masz na trójkę. No to ja tak mógłbym opisać polską naukę, no bo nie ma jednej odpowiedzi, że bardzo dobrze, albo no to wiesz, już nigdy mnie no nie zapraszasz. No to zapraszasz. Może jakieś... Wołasz za zaproszenie, jak ci powiem. Bardzo dobrze. Bardzo panie dobrze. Kolego. Właśnie na to liczysz, że powiesz, że bardzo dobrze? Nie, bo większość nie. Narzeka. No jestem oczywiście optymistycznie nastawiony co do zmian w polskiej nauce. Widzę, że coraz więcej teamów chce robić na własny rachunek projekty technologiczne, a nie odkładać do szuflady, albo co gorsza, pisać szybko, nieopatrznie teksty, wygłosić referat na konferencji, dostać brawa od 20 specjalistów, którzy się to już się znają. Nie zdarza tak często. I natychmiast zagraniczna firma odnajduje ten koncept i robi na jego podstawie swój produkt. Byłem na konferencji, to była konferencja we Wrocławiu, gdzie byli ludzie z Chin i każdemu slajdowi robili zdjęcia. No tak, tak, no więc trzeba... Nie rozmawiali z nikim. Chodźmy na konferencję, prezentujmy nasze wyniki, ale moim zdaniem po zgłoszeniu patentowym albo po jakimś innym rodzaju zabezpieczenia tej własności intelektualnej. A to jest wtedy ryzyko, wiesz, czas biegnie wtedy, nie? Jak nie zdobędziesz pieniędzy na ochronę na wybranych rynkach, no to... Wyjdzie na to samo. Ale zapytam cię, jaka powinna być główna motywacja naukowca, żeby wdrożenie. No tak, ale wdrożenie, zgadzam się, ale taka nawet bardziej filozoficzna czy etosowa. No to jest zmienić świat na lepsze, doprowadzić swoją dyscyplinę, poprowadzić swoją dyscyplinę do przodu, dołożyć cegiełkę do tego wielkiego muru. To jest, widzę to. No to jest. I w związku z tym zapomnijmy na chwilę o tym, że doktorat będzie mniej błyskotliwy, ale skomercjalizujmy technologię i miejmy spółkę. Naprawdę to się wszystkim będzie opłacało. No ludzie nie będą musieli wyjeżdżać z kraju, tylko będą mogli pracować w tych startupach, być specjalistami, PR-owcami, inżynierami, laborantami. Więc moja ocena jest taka, jest coraz lepiej. To, co jest, żeby pokazać zadania, to, co jest do zrobienia, to jest przesunięcie Polski, co widać w rankingach bardzo dobrze, z kraju, który ma bardzo, bardzo wysoki poziom absolwentów szkół technicznych, do kraju, który jest najbardziej atrakcyjny dla tych absolwentów. Czyli co z tego, że Rosja ma jeden z najwyższych faktorów, chyba siódma na świecie, jest, jeżeli chodzi o, brzydkie słowo, produkcję super inżynierów, skoro i tak większość z nich nie komercjalizuje albo wypływa za granicę i komercjalizuje. Więc trzeba tutaj zbalansować. Nie można mieć jednego głośnika albo znowu jak z tym bieganiem. Znowu dwie nogi. Także jestem optymistą zdecydowanie. To w takim razie kolejne pytanie. Ciekawy wynalazek, który zwrócił twoją uwagę w ostatnim czasie. Na dowolnym etapie rozwoju mógłbym się nawet nie zgłoszenia patentowe. No dobrze, powiedziałem ci kiedyś już, jak mieliśmy okazję o tym pogadać, że jednego nie, no wiesz, jestem otoczony wynalazkami. Wyobraź sobie, jaki dramat tego zawodnika, któremu zadajesz pytanie ulubiony. Ja mam kilka ulubionych wynalazków. Bardzo mi się podoba. Za granicę bardzo mi się podoba koncepcja tych pneumatycznych pociągów, czy też samolotów skanalizowanych w rurach, które będą. No Elon Musk, wiadomo, to wszyscy. Polski zespół. To świetny, bardzo poznałem i polubiłem. Bardzo polubiłem i wcześniej poznałem. Ale żeby być bardziej swojski i polski, to wskażę na taki wynalazek jak perfluorowęgiel. Brzmi słabo na razie, ty wiesz co to jest. Jest to taka substancja, która respiruje, czyli przenosi dwutlenek węgla w jedną stronę i tlen w drugą stronę. Mhm. Więc wspaniała czerwona krwinka, niby pseudoczerwona krwinka. Problem w tym, że twój organizm odrzuci perfluorowęgiel, kiedy zostanie do niego wprowadzony jako ciało obce. Tak. A jedna z wspaniałych właśnie naukowczyń polskich wymyśliła sposób na to, żeby otaczać ten perfluorowęgiel małymi pęcherzykami wody. I on przez to taki system stealth, tylko nie dla myśliwców, tylko dla tych sztucznych... I co, będziemy mieli sztuczną krew? No, to by było fajnie. Ja w to wierzę. Naprawdę bardzo mocno w to wierzę. I ktoś powiedział nagle, ale super, na polu walki. A ja pomyślałem, chwila. Wypadki samochodowe, dokładnie. Szpitale. Bądźmy trochę pacyfistami w naszym życiu. Ale na polach walki też się przyda, rzecz jasna. No, to prawda. Tym bardziej, że wojsko ma sporo pieniążków na takie rzeczy. Tak. No dobra, no to w takim razie ostatnie pytanie. Jak sobie wyobrażasz świat za 5, 10, 25 lat? Co się zmieni? Widzisz, moim drugim wykształceniem są nauki polityczne.
Więc kiedy zadajesz to pytanie, to siłą rzeczy pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to niestety czarne scenariusze wynikające bardziej z takiego ogólnego stanu cywilizacji. Opowiadaj. Bardziej polityczne rzeczy mnie martwią niż technologie cieszą, o tak bym powiedział. Wydaje mi się, że to, co przeżywa cała Europa teraz bardzo z wypiekami na twarzy, czyli fala miliona czy dwóch milionów migrantów z południa, to my nic jeszcze, nic nie wiecie. Będzie ogromny ruch gorzej wykształconych i posiadających mniej kapitału ludzi generalnie z południowej półkuli na północną półkulę. Mogą zacząć, wiesz, nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także problemy z wodą, z jedzeniem, więc obawiam się, że będziemy przeżywali jakiś rodzaj takiego. No to za 10 lat będzie trudno. Będzie bardzo. Albo się zamurujemy, nigdy albo znajdziemy formułę. Nigdy nie myślałem, ale rzeczywiście Afryka, Australia, sporo pustyń. Tak. No tak, czy Azja południowo-wschodnia. Tak. Albo znajdziemy jakąś fajną, inkluzywną formułę i zakolegujemy się i będziemy sąsiadami, albo będzie trudny temat, czyli się ogrodzimy i będzie niebezpiecznie. Co do technologii, no to widziałem ostatnio, ja bardzo lubię muzykę grunge'ową. Mhm. Może pamiętasz taki teledysk Pearl Jam Evolution? Tam jest taki gruby jegomość, który siedzi z aparatem VR. Znam ten teledysk. No znasz. No i co widzieliśmy ostatnio? Widzieliśmy Zuckerberga przechadzającego się na konferencji Samsunga w Barcelonie. To już się dzieje. Więc myślę, że ludzie, którzy lubią cyfrową rozrywkę i mają tendencję do uzależnień, wpadną w to jak kot w kompot z czereśniami. Nie ma takiego frazeologizmu, ale go właśnie wymyśliłem. Ale wpadną głęboko. Wyalienujemy się, zautonomizujemy się, jakieś, nie wiem, no apatyczne widzę to społeczeństwo. Z drugiej strony mam nadzieję, że jednak tak jak teraz... Może będziemy żyć w jakichś pomieszczeniach 2x2 i wystarczy. Będzie można się spotkać. Może, tak a może jakiś nowy renesans przyjdzie i zaczniemy, wiesz, więcej chodzić do teatru, słuchać muzyki, czy grać na instrumentach i po prostu nasza praca będzie niesłychanie technologiczna, będą roboty, będzie nanoinżynieria i cybernetyka w każdym obszarze, taki cyberpunk trochę, pamiętasz? Z czasów licealnych grałeś pamiętam, pewnie pamiętam. To. No, kapitalne, teraz CD Projekt robi swój własny projekt gamingowy. Ale po pracy będziemy wychodzić i będziemy szli na bulwar, spotkać się z przyjaciółmi, pić kieliszek wina, podyskutować o filozofii, czy o greckich No ale to takie niesterylne. No wiesz, ja uważam, że sterylizacja społeczeństwa w obu sensach, i tym biologicznym, i w tym sanitarnym, jest bardzo, bardzo niekorzystna. Bądźmy trochę brudni, bądźmy trochę rebeliantami i próbujmy budować taki świat, który nie tylko będzie spełniał nasze zapotrzebowania na technologię, ale także na te wszystkie nauki wyzwolone, o których coraz mniej chcemy pamiętać. Okej, w takim razie bardzo Ci dziękuję. Ostatnio patrzyłem na Google Analytics, skąd nas ludzie oglądają, no i widziałem, że bardzo dużo z Francji ludzi wchodzi. Wchodzą też pewnie Polonia z Anglii, bo tam brakuje pewnie, żeby ktoś pogadał po polsku. Szkoda. Więc kieruję do nich te słowa, żeby weszli na stronę dekompresor.pl. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, to możecie tam znaleźć link do Fundacji Startup Hub Poland, link do LinkedIna Maćka, można się skontaktować i wracajcie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja dziękuję. Dzięki, cześć.